Mimo rządowej krucjaty przeciw dopalaczom i zamykaniu sklepów na podstawie przepisów sanitarnych, niektóre z nich próbują wznawiać działalność. Od soboty do jednostek policji na terenie kraju przewieziono 45 osób, które zerwały plomby ze sklepów z dopalaczami lub złamały zakaz handlu tymi substancjami. Niektórym z tych osób postawiono już zarzuty. Okazuje się, że w naszym mieście sytuacja jest pod stałą kontrolą policji i do tej pory nie doszło do żadnego zerwania plomby. Sprawdzane będą każde sygnały, informacje, które będą do nas docierać, że decyzja głównego inspektora sanitarnego została naruszona. Jak dotąd w województwie lubuskim mieliśmy jeden taki przypadek. Miał on miejsce wczoraj w Słubicach. Tam właściciel sklepu zerwał plombę zabezpieczającą jego punkt. Następnie, jak ustaliliśmy, dokonał sprzedaży jednego opakowania dopalaczy. Został on zatrzymany. Jak wiadomo, niezastosowanie się do decyzji głównego inspektora sanitarnego, czyli zerwanie plomby i wznowienie sprzedaży dopalaczy, to poważne konsekwencje. Osoba, która dopuściła się zerwania plomby, może liczyć się z odpowiedzialnością karną z kodeksu wykroczeń, z artykułu 69. Zagrożenie karą jest to areszt, kara grzywny bądź też nagany. Jednak w momencie, kiedy wznowi on działalność pomimo decyzji wydanej przez głównego inspektora sanitarnego, może liczyć się z karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Gorzów znajduje się w czołówce miast, które posiadają największą ilość punktów sprzedaży dopalaczy. W naszym mieście tych punktów jest 29.